I tak, hej Kasiemka, witam wszystkich. Środa, 29 września, godzina, która 7:58, moi kochani, tak, dochodzi godzina 8. I co? No jest oczywiście Las Papasański. Jest miejsce, w którym, dokładnie w tym miejscu już kilka razy sprzątałem i patrzcie, co tam się dzieje, co tu się wyprawia. No niestety, czas na sprzątanie po burdasach i bałaganiarzach. A więc co? Są rękawiczki do sprzątania Spidermana, rękawiczki od Marcina z kanału Tam na Dnie. Pozdrawiam Cię Marcin, pozdrawiam Twojego teścia Dariusza. Miło wspominam czas spędzony razem. No i co? Jest flamingowy worek. Nie ma na co czekać, nie ma co gadać. Zabieramy się za sprzątanie. Ja sobie oczywiście wszystko rzucę do jednego worka. Potem pojadę na warsztat, sobie to posegreguję. I tak, opakowania czteropaku wpadają. No może jakieś flamingówki wpadną. Także tak to wygląda. Jest to miejsce, w którym, jak mówię, sprzątałem wcześniej. No ale trzeba dosprzątać tutaj pod tym drzewem. O, tu ktoś śmieciowisko zrobił. Więc znikają rzeczy stąd, no, zakręteczki oczywiście zostają. Wszystko potem na szkło. Jest desperowana butelka. Hasło też widzę się przyjęło. Opakowanie z gum. Butelka z wody mineralnej. No i co, od razu czyściej. Tu jeszcze coś jest. Papierek uciekł, ale cyk, koreczek zostaje, wodę wylewamy, butelka do wora, batonik, butelka z małpki, woleczki, folia, szybko worek się zapełnia. Takie rzeczy w lesie. O, jak tutaj jakieś szkło. Butelka, rysnika. Kolejna butla. O, jest i flamingówka. No i fajnie, już 7 groszy wpada. Na razie sobie zrobimy taką tutaj bazę na puszki. O. Nie trzeba specjalnie chodzić i szukać tych śmieci, niestety. Taśma plastikowa też ucieka z lasu. Dobrze, to sobie tutaj zostawię. Będę szukać fantów. Perczyna z gorzuły. Tutaj buteleczki z piwa, z wina. Tutaj jeszcze wszystko niezwrotne. I plastikowy kubek. I do wora. I takie coś zielonego. Też zielona butelka. Będę nie wypatrywać jak grzybów tych rzeczy. Folia. I wracamy z naszymi fantami do bazy śmieciowej. No tak widzę, że dzisiaj to przewaga szkła. No tutaj jest jeden kaliber. Komuś chodził. I tutaj, tutaj jeszcze. No.
sporo tego i tworzywo. I taki zestaw plastikowy i szklany. No idziemy do bazy. I kolejne tutaj wysypisko, śmieciowisko. Folia jakaś. Nie zaś będzie dostawa butelek, niestety. Tutaj zdesperowana butelczyna. Wódeczka, wódeczka. Tam jeszcze. No, jest mi nas pokazana. I tutaj jeszcze. I zapalniczka. Taki zestaw. Butelki, zapalniczka. I do wora idziemy. Czy zapalniczka działa? No nie działa, nie działa. Do plastiku. I tak, kolejne tutaj śmieciowisko. O, i puszka, widzę kolejna. I butelka. Czyli już druga flamingówka. Uff, jakieś winko weszło komuś. Coś tu jeszcze widziałem. Patrzcie. Coś zielonego. Szklanego, a tutaj człowiek ślepy. Taki zestaw. Także idziemy do wora ze śmieciami. I tak. Puszka do puszek. I szkło do wora. No i worek praktycznie pełny. Jeszcze go trzeba donieść do samochodu. Wow, mega. Patrzcie, co się wyprawia. Chwila. No ile tu jestem? Gdzieś mam zegarek. Zobaczymy, która godzina teraz na telefonie. Patrz, 11 po, chyba za 2:08 było, na 13 minut. Niespełna, no niespełna, no niespełna 15 minut, pękanie, 15 minut dla lasu. No i tyle. W miejscu, w którym sprzątałem, może jakieś 3 miesiące temu, 4. Także wór pełen butelek szklanych, tam dwie puszki. No jeszcze tu dwie nakrętki się trafiły, to oczywiście trafi do nakrętek, które właśnie zbieram. Zawsze to komuś pomaga. No i co, no podsumowując, 15 minut przewaga szkła. Ja sobie teraz to pojadę wyrzucić szkło, oczywiście szkło do szkła, szkło trafi do huty, tworzywo do tworzywa, puszki oczywiście do puszek, czyli tam te 14 groszy wpadnie. No i co, Majko, no standardowo, no, jak się podobało, to zapraszam do łapkowania w górę, jak nie, to w dół, do pisania komentarza, zapraszam do oglądania reklam, bo to naprawdę wspiera mój kanał. No i do subskrypcji kanału Flamingo Recykling, klikając tutaj tego flaminga. I na poprzednie, myślę, również ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.